ruszyły. Santa Rosa dobrze przyjęła start, ale tam już na prowadzenie usiłuje wydostać się Sariach Al-Khalidiach. I on prowadzi blisko Santa Rosa, Sariach Al-Khalidiach, Santa Rosa, propowiednik Siwek, Etorio, Iron, Adash, Arlar, Al-Ral, Rywan. Sariach Al-Khalidiach na czele, na drugiej pozycji poprawia pozycję propowiednik Siwer. Na trzeciej Santa Rosa, Etorio, Rywan, Iron, Adash, Al-Ral, dalej Emosa, Eharuna i Olimp na ostatniej pozycji. Sariach Al-Khalidiach prowadzi, do cerownika jeszcze jest daleko, 1400 metrów. Sariach Al-Khalidiach, propowiednik Siwer po zewnętrznej Santa Rosa, przy bandzie Rywan, przy bandzie Arlar, po zewnętrznej Aron i Adash. Na końcu galopuje Emosa. I Olimp, i Eharuna prawie w jednej linii. Nadal Sariach Al-Khalidiach, propowiednik Siwer, Santa Rosa, Erivan, Etorio, ale konie galopują zgrupowane. Do celownika jeszcze zostało 650 metrów. Na czele Sariach Al-Khalidiach, dobrze na drugiej pozycji galopuje Santa Rosa. Propowiednik Siwer, Iron, no będzie walka na prostej. Na ostatniej pozycji tylko Eharuna i wyjście na prostą. Tam bandę Erivan zdobył i bardzo dobrze galopuje. Sariach Al-Khalidiach na czele, Erivan jest na drugiej pozycji. Erivan jest w tej chwili na pierwszym miejscu. Dobrze galopuje Eharuna, ale Erivan się doskonale trzyma na około 400 metrów przed celownikiem. Erivan jest nadal na pierwszej pozycji, ucieka, ma przewagę. Finiszuje Etorio, Sariach Al-Khalidiach jest na drugiej pozycji, słabnie Eharuna. A Erivan ucieka, ucieka, 200 metrów do celownika. Chyba utrzyma tą przewagę, bo dobrze galopuje. Torio galopuje na drugiej pozycji, a Rywan jest na pierwszej. O, i jeszcze poprawia i ma większą przewagę. Rywan pierwszy w celownikę. Torio na drugiej pozycji, na trzeciej tam chyba propowiednik Siwer, Sariach i dalej Eharuna.